Pani Marszałek, Wysoka Izbo, chyba ktoś jest z rządu. Szanowni Państwo, w imieniu Prawa i Sprawiedliwości przedstawiam stanowisko w sprawie nadania nowej nazwy Politechnice Radomskiej imienia Kazimierza Puławskiego. Ta nowa nazwa i nowy impuls do działania ma brzmieć Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny imienia Kazimierza Puławskiego w Radomiu. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, Politechnika Radomska imienia Kazimierza Puławskiego prowadzi kształcenie na wielu różnych kierunkach studiów, między innymi na kierunkach technicznych, humanistycznych, ekonomicznych, matematycznych, chemicznych i artystycznych. Politechnika Radomska dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną, między innymi w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, obrabiarek sterowanych numerycznie, komputerowej rekonstrukcji wypadków drogowych i likwidacji szkód komunikacyjnych, urządzenie do badania nacisków, stóp, hodometr, podoskop fluoryzujący do badań autopometrycznych, stóp, laboratorium badania jakości energii, maszyny wytrzymałościowe Walter by AEG, model FSLM 100 i wiele innych. Można by wymieniać długo kierunki badań naukowych i wiele osiągnięć tej uczelni, ważnej dla naszego regionu. Dla przykładu obrazującego zbieżność z nazwą wymienię tylko kilka z racji małego, krótkiego czasu. Spalanie paliw alternatywnych, systemy kierowania ruchem kolejowym, nowe polimery kondensacyjne, fizyka przejść fazowych itd. W strukturze uczelni funkcjonuje również Wydział Sztuki, którego początki sięgają 1995 roku, posiadający uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach malarstwo, grafika, architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Natomiast w 2009 roku w uczelni utworzono nowy Instytut Filologiczno-Pedagogiczny, w którym prowadzone jest kształcenie na kierunkach studiów filologia polska oraz filologia o specjalnościach filologia angielska i filologia germańska. W swojej szerokiej ofercie dydaktycznej Politechnika kształci również na kierunku pedagogika o specjalnościach pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna, profilaktyka społeczna, resocjalizacja oraz doradztwo zawodowe i wspomaganie rodziny. Zgodnie z planami restrukturyzacyjnymi Politechnika Radomska i Instytut Filologiczno-Pedagogiczny ma ulec przekształceniu w Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, w skład którego wchodzić będą Katedra Filologii Polskiej, Katedra Neofilologii oraz Katedra Pedagogiki i Psychologii. Prawo o szkolnictwie wyższym, już tu wymieniane, daje uczelniom spełniającym określone wymagania możliwość używania w swojej nazwie właśnie wyrazu uniwersytet uzupełnionego przymiotnikiem lub przymiotnikami określającymi profil uczelni. Nadanie nazwy uniwersytet uzupełnionej przymiotnikiem uzależnione jest od posiadania przez uczelnię 6 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej 4 uprawnień w zakresie nauk objętych profilem uczelni. Były tu już one wymieniane, więc nie będę powtarzał, ale Uczelnia Radomska spełnia te kryteria związane z liczbą posiadanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i posiada uprawnienia do nadawania tych stopni od jakiegoś czasu. Użyte w proponowanej nazwie przymiotniki określające profil uczelni odpowiadają misji i strategii rozwoju uczelni. Ponieważ nowa nazwa Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu w precyzyjny sposób odzwierciedli zakres działalności naukowo-dydaktycznej uczelni. Radomska Politechnika od wielu lat jest jednym z najważniejszych elementów lokalnej społeczności naszego regionu. Spełnia również zadania budowania intelektualnego zaplecza, integruje wiele środowisk lokalnych. Także w społeczności regionu jest oczekiwanie na rozwój naszej uczelni, która, tak jak już mówiłem, jest swego rodzaju filarem intelektualnym naszego terenu.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że sama zmiana nazwy nie wpłynie na poprawę konkurencyjności gospodarki czy przedsiębiorczości, w tym także na funkcjonowanie przedsiębiorstw czy na sytuację i rozwój regionu, ale rozszerzenie oferty kształcenia i możliwość pogłębiania wiedzy na studiach doktoranckich w większej ilości dziedzin pośrednio będzie miało pozytywny wpływ na wszelkie wymienione elementy. Licząc na pozytywne efekty zmiany, w pełni popieramy projektowane rozwiązanie i życzymy Uniwersytetowi Radomskiemu rozwoju i wielu naukowych i pedagogicznych sukcesów. Dziękuję bardzo za uwagę.